Wszyscy z niecierpliwością czekali na otwarcie kawiarni w Szydłowcu. Uważam, że samo otwarcie, jak i wszystkie dni, które, wszystkie imprezy, które się toczyły po otwarciu, były bardzo udane. Jest nam niezmiernie miło i jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu, że mamy tylu gości. Dzisiejsze wydarzenie Wine Night with Fossa Cafe pokazuje również, że takich imprez, takich wydarzeń w Szydłowcu brakowało i są one mile oczekiwane i myślę, że są pożądane przez naszych mieszkańców. Kontakt do winnicy w Radźko dostałem od mojego przyjaciela Jani Sajko. Jani, tak jak i moja osoba, mamy dużo wspólnego z futbolem, z piłką nożną i jadąc na wakacje któregoś roku do Chorwacji, zatrzymaliśmy się na dwa dni w Słowenii i Jan zabrał nas z żoną i z synem do winnicy w Radźko. Zrobiła ona na nas naprawdę bardzo duże wrażenie i tak sobie snuliśmy plany, że chcielibyśmy mieć to wino bliżej siebie, bliżej nas. No i oczywiście kawiarnia, wino, od razu pomysł zaświtał mi w głowie, że musimy mieć takie wydarzenie i chcielibyśmy bardzo to wino mieć u siebie. Oczywiście kontakt poprzez Janiego do Matei. Mateja ucieszył się, zaakceptował nasze zaproszenie, ustaliliśmy termin, no i dzisiaj są z nami. Oj, w ten weekend mamy duże wydarzenie w Szydłowcu. Oczywiście kawiarnia i Fossa Cafe będzie tutaj witała i będzie częstowała wszystkich chętnych gości napojami, jedzeniem. Jaka następna impreza, która będzie zorganizowana przez Fossa Cafe? Mamy jeszcze do końca wakacji w planach dwa fajne wydarzenia. Myślę, że Państwo będziecie mile zaskoczeni jednym z nich na pewno. Tego jeszcze w Szydłowcu nie było, tak jak takiego wydarzenia. Myślę, że to następne również będzie bardzo, bardzo interesujące, atrakcyjne. No i oczywiście serdecznie zapraszam.